Czasami zdarza się, że idąc ulicą czy jadąc samochodem zobaczymy osobę, która leży. Czasami zastanawiamy się, czy jest to osoba pijana, czy jest to osoba, której należy udzielić pomocy. Powinniśmy podejść, sprawdzić, czy ta osoba jest w stanie po użyciu alkoholu. Jeżeli jest ona pijana, a jest to zima, również powinniśmy tej osobie udzielić pomocy. Wystarczy zadzwonić telefon do służb ratunkowych, na policję bądź do pogotowia. Te służby już będą wiedziały, co dalej zrobić. Przede wszystkim nie należy się bać, należy podejść do tego człowieka, sprawdzić jego podstawowe funkcje życiowe. Dlaczego mówię, że nie należy się bać? No, ponieważ z doświadczenia wiem, jak to wygląda. Najwięcej na ten temat mogliby powiedzieć dyspozytorzy naszego pogotowia ratunkowego, gdzie często dochodzi do takiej sytuacji, że jest telefon alarmowy, przyjedźcie, leży człowiek, prawdopodobnie nieprzytomny. Ale to jest telefon wykonany przez osobę jadącą samochodem, która nawet się nie zatrzymała, minęła tego człowieka. Tak również są przypadki, kiedy ktoś z okna widzi, że człowiek leży, nie rusza się, wzywa pogotowie ratunkowe i sam nic z tym nie robi. Tymczasem należy coś zrobić. Przede wszystkim należy podejść, szarpnąć za ramię, zadać jakiekolwiek pytanie, czy pan mnie słyszy, czy pan mnie widzi. Zobaczyć, czy podstawowe funkcje życiowe u tego człowieka są zachowane, czyli czy widoczne są ruchy klatki piersiowej, czy jest wyczuwalne tętno na dużych naczyniach. Najprościej przyłożyć dwa palce do tętnicy szyjnej. Jest to bardzo prosta czynność. Ja może pokażę. Bardzo dobrze jest wyczuwalne tętno, jeżeli ono jest. Jeżeli nie ma czynności oddechowych, jeżeli jest niewyczuwalne tempo, trzeba wezwać służby ratownicze oraz podjąć na miejscu akcję resuscytacyjną, czyli w takim wypadku, w wypadku pomocy przedmedycznej, są to uciśnięcia klatki piersiowej. Mamy dylemat, gdzie dzwonić, na policję czy na pogotowie? No to właśnie zależy od tego, jak ocenimy wstępnie ten przypadek, bo jeżeli będzie wyraźnie niewyczuwalna woń alkoholu, jeżeli człowiek, który leży na naszej bodźce, czy to właśnie szarpnięcia, czy jakieś okrzyki, gdy pytamy go, jak pan się, tego człowieka, jak pan się czuje, jeżeli on reaguje i czujemy ten alkohol, no wtedy wzywamy służby do tego odpowiedzialne, za to odpowiedzialne, czyli policję. Natomiast jeżeli tej reakcji nie ma, możemy spróbować jeszcze jednej czynności, sprawdzić reakcję pacjenta na ból. To też jest bardzo prosta czynność, wystarczy kciukiem dosyć mocno ucisnąć środkową część mostka i zobaczyć, czy ten człowiek w jakikolwiek sposób, jakimś grymasem twarzy reaguje. Jeżeli reaguje, jest to dobry znak, jeżeli nie reaguje, wzywamy służby pogotowia ratunkowego. Czy ludzie mają świadomość i potrafią udzielać pierwszej pomocy? No niestety z własnego doświadczenia jako lekarza, który jeździ w zespołach ratownictwa medycznego, z przykrością muszę stwierdzić, że przypadki właściwego udzielenia pierwszej pomocy są dosyć rzadkie. Nie wiem, czy wynika to z braku umiejętności, bardziej wydaje mi się z obawy przed tym, czy czynności te będą prowadzone prawidłowo. Ja bym zaapelował, żeby jednak te czynności podejmować, ponieważ nawet jeżeli coś będziemy robić nieprawidłowo, nie powinno się stać nic złego, natomiast zwykły, rytmiczny ucisk klatki piersiowej w tempie 30 uciśnięć na minutę może temu człowiekowi uratować życie. W tych gorących upałach, w tych gorących dniach dużo macie wyjazdów tego typu zgłoszeń? Tak. Ilość tych wyjazdów znacznie się zwiększyła. No niestety najczęściej są to ludzie pod wpływem alkoholu, śpiący gdzieś na trawnikach, na słońcu, co też oczywiście im zagraża, ponieważ może dojść do przegrzania organizmu i udaru cieplnego mózgu. Na polskie prawo mówi, zgodnie z artykułem 162 kodeksu karnego, że kto człowiekowi znajdującemu się w bezpośrednim zagrożeniu życia bądź utraty ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, a ma taką możliwość udzielenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyjątek tutaj stanowi, jeżeli osobie poszkodowanej należy przeprowadzić zabieg lekarski, bądź znajdują się na miejscu służby wyspecjalizowane w udzielaniu pomocy.